Carly Bomb, the GRC supply. Hej, cześć siemaneczko, witam na kanale KBM. Ja jestem Bishop i przychodzimy dzisiaj do was z następną recenzją. No, tym razem dzisiaj będzie to czwarty odcinek Falcona i Zimowego Żołnierza. Czwarty odcinek Falcon i Zimowy Żołnierz jest naprawdę takim informacyjnym odcinkiem, bo raz mamy odcinki z akcją, raz odcinki z informacją. To jest taki odcinek informacyjny i to w tym odcinku widać, że to jest odcinek informacyjny. Troszeczkę akcji mamy, ale też dużo się dowiedzieliśmy o na przykład Dora Milaje, czyli o tym, o tej grupie z Wakandy, tak, tam gdzie należy Okoye, Ayo i tak dalej. Dobrze, przejdźmy może już tak, będzie to recenzja bezspoilerowo i spoilerowo, czyli ostrzegam was, będą spoilery. Spoilerowo może, jakoś sobie opowiemy o tym odcinku. Spoilerowo to... Znaczy bezspoilerowo na początku, ok? Bezspoilerowo. Tak jak mówię, dowiedzieliśmy się dużo o Dora Milaje. Widzimy też Johna Walkera. Johna Walkera, który jest naprawdę taki, już naprawdę taki zły. Taki może no, nie stoi naprzeciwko Bakiego i sama, ale jest naprawdę już taki, taki badass. W sensie w drugiej połowie odcinka, pod koniec odcinka. Ale do końca odcinka oczywiście dojdziemy, co się tam wydarzyło, bo było naprawdę grubo. Okej. Widzimy również właśnie tą grupę Dora Milaje. Nie tylko Ayo przyszła do Wakandy, tylko mamy grupę Dora Milaje. Dora Milaje, gdzie Zemo, Bucky Sam i Kapitan Ameryka i ten Lemar Hoskins, Battlestar z komiksów, sobie stoją w tym pomieszczeniu, tam przychodzą Dora Milaje, zaczynają walczyć przez Johna Walkera. John Walker zostaje pokonany, tak samo jak przez Flag Smasherów w drugim odcinku. Tutaj tak samo przez Dora Milaje, a Dora Milaje nie mają serum super żołnierza. Więc John Walker zadał sobie pytanie, jakim ja muszę być lamusem, że walczę tak słabo, ja mam być... wzorem dla ludzkości. Ja mam być symbolem Stanów Zjednoczonych. A dostaję w dupę od... nawet od tych, którzy nie mają serum super żołnierza. Co się wydarzy potem? No to tak, może przejdźmy do fabuły tego odcinka, tak spoilerowo już. Spoilerowo, okej? Okay? No to... to może tak. Choreografia. Była na bardzo dobrym poziomie. Choreografia to był mocny punkt tego odcinka, w ogóle tego serialu, bo choreografia w tym serialu jest fantastyczna. Ale to też sobie obejrzyjcie te wszystkie odcinki, fajnie. Naprawdę polecam, bo ten odcinek nie był najlepszy. Wolę trzeci na przykład, ale to i tak był dobry, okej? Dobrze. To tak, w fabule chodzi o to, że Sam, Bucky i Zemo razem z Lemarem Hoskinsem i z Johnem Walkerem idą znaleźć Carly Morgenthau, która wysadziła tam ten budynek i John Walker chce ją wsadzić do więzienia. No Sam i Bucky są na to sceptycznie nastawieni, bo kiedy Sam spotyka na pogrzebie matki Carly Morgenthau, był pogrzeb matki Carly Morgenthau, po pogrzebie Sam przyszedł do Carly, zaczęli rozmawiać. Sam powiedział, że no rozumiem wasz ból, rozumiem dlaczego to robicie, to wszystko, ale mówi, że źle to robią, że sposób w jaki to wykonują, to jest naprawdę zły. Wysadzają ten budynek dla tych wspomagających po blipie. Wysadzają ten budynek. Także to nie jest już takie wesołe w sumie. Nie jest już to bardzo wesołe. Dobrze, co dalej? Ja się tutaj mogę plątać, ale no cóż. Dalej mamy scenę, gdzie
Widzimy też Zemo. Może powiem o Zemo w tym odcinku, bo zaraz do niego też przejdziemy. Zemo w tym odcinku jest naprawdę świetny. Zemo, najlepsza postać. Bez tego ten serial byłby nudny, ale to też widać, że fajnie wykreowana postać. No, zachowuje się fantastycznie. Moja ulubiona postać, jeden z moich ulubionych w ogóle antagonistów MCU. Także fajnie. Fajnie, że więcej takich postaci chcemy. Więcej. Dobra. No to przejdźmy może już bardziej do Zemo. Zemo ściga Carly Morgenthau. Ona się przewala przez jakiś stolik, gdzie wypadają jej serum super żołnierza. Serum wypada na podłogę. Zemo je wszystkie niszczy. Natomiast jedna fiolka zostaje. Tą jedną fiolkę znalazł John Walker. Pewnie już wiecie, co z nią zrobił, nie? Pewnie już wiecie. Wziął tą fiolkę, na razie jej nie wypija. Ale zobaczycie, co będzie potem. Widzimy również potem, gdzie jest już naprawdę taka walka. Jest Dora Milaje, jest Zemo, jest Bucky, jest Sam, jest Lemar Hoskins, jest John Walker. John Walker dostaje w dupę, Zemo ucieka. Nie wiadomo potem, co się z nim stanie, co się z nim stało. Zobaczymy, czy w ogóle jeszcze powróci w tym serialu. Moim zdaniem na pewno. No i co? Widzimy też śmierć w tym odcinku. Widzimy kolejną bitwę, walkę pomiędzy Falconem, Bucky'm, Johnem Walkerem, Lemarem Hoskinsem a Carly Morgenthau. Carly Morgenthau zabija Lemara Hoskinsa. Zabija Lemara Hoskinsa, przez to John Walker się naprawdę zdenerwował. Przed tym też John Walker wypił to serum i naprawdę walczył lepiej niż Flag Smashersi. I to było widać. Już nie chciał być takim pośmiewiskiem, nie? No i co robi dalej? Wkurza się, chce zemsty za to, że zabili Lemara Hoskinsa, jego przyjaciela. No to zabija on jednego z Flag Smashersów, który zabił tego Lemara Hoskinsa. Goni go, łapie go i go zabija. Go zabija. To jest naprawdę brutalna scena. Widać tarczę od krwi. No, nie do opisania. To jest, no, coś nieprawdopodobnego, co on tutaj zrobił. On miał być takim symbolem ludzkości. Teraz każdy nagrywał to, co on tutaj zrobił temu Flag Smashersowi. Każdy to nagrywał teraz i naprawdę on będzie miał słaby PR, bardzo słaby PR. Słabo do niego się będą ludzie odwracać. No i on tego naprawdę nie chciał w sumie, nie? On tego nie chciał, ale on widać, że będzie chciał dalej zabijać tych Flag Smashersów. No, nie chciał być już tym pośmiewiskiem, ale to się i tak odbiło, że no, ludzie już go nie będą lubić, jak go lubili wcześniej. Pewnie będzie we wiadomościach, że on zabił tam brutalnie jednego z Flag Smashersów. No i za tą scenę naprawdę muszę oddać twórcom, że fajnie to zrobili. Pasowało to do tego Johna Walkera, że on tak bardzo fajnie rozmyślana fabuła, że dostaje tam od Dora Milaje w dupę. No i się podnosi, wypija serum super żołnierza i leci dalej, zabija jednego z Flag Smashersów, nie? No fajnie, fajnie to rozmyślili. Też widać, że Sam i Bucky będą chcieli pokonać Johna Walkera. Stanie się wrogiem tego serialu, ponieważ jak wiemy, no do nikogo innego ta tarcza nie należy jak do Sama. Pamiętamy, że Steve Rogers oddał tarczę Samowi, więc oni nie dopuszczą do tego, żeby John Walker miał tą tarczę przy sobie cały czas. Oni do tego nie dopuszczą. Nie ma szans, to jest moje zdanie.
Ale tak się najprawdopodobniej stanie, bo taki Kapitan Ameryka nie. No ale zobaczymy, jak dalej potoczy się serial. To wszystko w swoim czasie. Też na piąty odcinek twórcy zapowiadali, że ma być coś wielkiego, ma być potężny boom. No i moim zdaniem to potężny boom możliwe, że będzie cameo Steve'a Rogersa. Steve'a Rogersa, pamiętamy, że były toczone rozmowy z Chrisem Evansem na temat jego ponownego wcielenia się w Kapitana Amerykę. No i możliwe, że on już w tym serialu się w niego wcieli. Może powie, że no nieładnie tak krwią obsmerać tarczę i się wkurzy albo coś. No będzie kazał Samowi, żeby no on przejął tą tarczę jednak, bo no sam oddał ją do muzeum, to się na pewno Steve'owi nie spodobało. No i zobaczymy. Nawet nie wiadomo, co jest ze Steve'em teraz, w ogóle się nie odzywa ani nic. Czy nie żyje? Raczej nie. Ale on ma teraz ze 120 lat, więc wiadomo, nie może się prawie ruszać. Jest pewnie ślepy, głuchy czy coś. No ale, no cóż. Niestety. Zobaczymy, jak się potoczy dalej akcja tego serialu, bo naprawdę... Mi się podoba ten odcinek. Daję temu odcinkowi 8 na 10. Gorszy niż odcinek trzeci. Na razie trzeci odcinek dla mnie najlepszy. Jeżeli będziecie chcieli taką tier listę wszystkich 6 odcinków, to napiszcie, bo idziemy coraz lepiej. No zobaczcie, ten serial ma takie problemy jak WandaVision, że nie idzie z odcinka na odcinek coraz lepiej. Tylko też mamy ten trzeci odcinek jako ten lepszy niż następny czwarty. Tak samo mieliśmy w WandaVision. No niektórym się może podobać, wiadomo, nie? Ale dla mnie nie idzie w tą stronę serial, jak na przykład w Mandalorianinie, czy też w innych serialach. No dobrze, myślę, że to tyle z tej recenzji. Napiszcie, czy wam się podobało. Widzimy się w następnych odcinkach. Myślę, że jutro wrzucę dla was recenzję piątego odcinka serialu na Amazon Prime Video, czyli Invincible, Niezwyciężony. Polecam ten serial. Jest on dla w kategorii R, tam jest dużo krwi, ale no cóż, już wiemy, dlaczego ten serial jest od 14 lat. Są brutalne sceny, jest krew. Widzimy się w następnych odcinkach. Do usłyszenia i... Nara...